Dobry wieczór. Wasz ulubiony ciąg dalszy, profesor Krzysztof Gabelski przed mikrofonem. Zazwyczaj w piątki o tej porze macie albo Jazz na dobranoc, albo kanon muzyki rockowej. Dzisiaj będzie kanon muzyki rockowej połączony z bardzo, moim zdaniem, ciekawą rozmową, z bardzo interesującym, ciekawym interlokutorem. Takiego tematu na naszej antenie jeszcze nie było. Rozmówca sam się przedstawi wam. Mój drogi panie, imię, nazwisko, przydomek i cóż, i karalność dotychczasowa. Proszę bardzo. Cześć wszystkim, nazywam się Błażej Dikonow, przydomek, cóż, na YouTubie możecie znaleźć mnie jako Błażej Dikonow, na Twitterze jako Kamczatkow, a karalność, jedno pouczenie za jazdę rowerem po peronie było i 6 aktywnych punktów karnych mam na koncie, za stłuczkę. No to niedużo, kurczę, niedużo. Gratuluję tak małej ilości. Prowadzisz bardzo interesujący kanał na YouTubie związany z transportem, z kolejnictwem. Proszę, opowiedz naszym słuchaczom, od jak dawna to robisz, skąd to się wzięło, dlaczego i czym to jeść? Tak. Mój kanał na YouTubie traktuje ogólnie o tematyce infrastruktury pasażerskiej. Mówię o nim na tym kanale o wszelkich problemach, które mogą spotkać podróżnego, o jakichś ciekawostkach kolejowych, które mogą go zainteresować. Staram się na tym kanale nie wchodzić w taką głęboką tematykę kolejową, która jest stricte dla małego świadka osób, które się tym interesują, tylko tak popularyzować wiedzę kolejową, może w ten sposób powiem. Kanał założyłem w sierpniu zeszłego roku, więc w sumie niedługo trwa. To jest trochę ponad rok. W tym czasie nagrałem w okolicach 46 odcinków. Ale widownię masz całkiem po każdą. Jak na rok czasu działania na YouTubie, z tego co widzę, z tego co mówisz, oglądalność masz na bardzo, bardzo przyzwoitym poziomie. Zawartość merytoryczna twoich filmów jest również bardzo ciekawa, interesująca dla tych szczególnie, którzy interesują się jakąkolwiek techniką, transportem, czy tymi tematami powiązanymi z tymi rzeczami. No, bardzo miło mi to słyszeć. Ja ten kanał założyłem tak w sumie dla siebie i też prowadzę go tak dla siebie. To jest takie moje poletko, na którym mogę sobie po prostu porozmawiać sam ze sobą, swoje myśli wypowiedzieć. Taką na przykład serią na moim kanale są kolejowe rozterki, gdzie po prostu poruszam jakiś temat, czasem na niego odpowiadam, czasem na niego nie odpowiadam. W międzyczasie przyszło, no, już ponad 3500 osób. Nadal jest to kanał niszowy, jakby no nie. Ja nie chcę, żeby to było profesjonalne w żaden sposób. To jest po prostu z czystej przyjemności tworzenia robione i dla mnie, no i w tym momencie także dla moich widzów. I właśnie my w naszym radiu popieramy wszelką pozytywną recydywę, wszelkie pozytywne działania, bo nie samą pracą, nie samym chlebem człowiek żyje, ale są też różne zainteresowania. Ale powiedz mi, Błażej, czy kanał, który stworzyłeś, jest to stricte twój hobbystyczny tylko i wyłącznie pomysł, zamysł, czy jest powiązany, nie wiem, z twoim wykształceniem, z tym, co robisz na niwie zawodowej? No, w sumie wszystkie trzy aspekty w tym łączę, bo tak chronologicznie idąc, no, ja transportem publicznym, transportem zbiorowym interesowałem się właściwie no, od późnego dzieciństwa, od momentu, gdy zacząłem dojeżdżać autobusem komunikacji miejskiej w Olsztynie do szkoły podstawowej. A przepraszam, wejdę ci w słowo, tak. jesteś również z Olsztyna jak inny autor drugiego kanału kolejowego. Tak. To mój kolega po fachu, że tak powiedzmy, także jest z Olsztyna i także ja jestem z Olsztyna. Do Warszawy przyjechałem dopiero na studia. No i nawet byłem członkiem, to był Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, tak to się nazywało, dumnie nawet. No, jakby ten transport, interesowanie się
czy potem transportem takim drogowym u mnie zostało. Poszedłem na studia na Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Tam wybrałem specjalność, ona się nazywała telematyka transportu, ale to nic nikomu nie mówi. Moja babcia mówiła, że studiuje telemarketing, to zupełnie nie to, ale to była telekomunikacja w transporcie, tak w gruncie rzeczy. No i po studiach zacząłem pracę w zawodzie, no co by nie mówić. Także słuchacie najfajniejszego radia w sieci, Radio Rock Reactor na kanale Rock Reactor oraz Free Channel. Także nieprzypadkowo na początku naszej audycji był Transeuropa Express grupy Kraftwerk z płyty pod tym samym tytułem 1978 rok. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych aspektach właśnie jazdy po szynach. To co, Błażej, na chwilkę może zostawimy słuchaczy z muzyką Ozzy Osbourne, Crazy Train, szalony pociąg, co? Będzie pasować pasuje do dzisiejszego wieczoru. Tak, no to co, jedziemy. No dobrze, drogi gościu, powiedz Błażej, w takim razie naszym słuchaczom opowiedz, bo w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jesteś kolejarzem, prawda? W sumie tak, chociaż nie pracuję w sektorze publicznym kolei, no bo tak przyjęło się, że kolejarz to musi w PKP pracować, to musi taką twardą kolej robić, w sensie pociągiem prowadzić, albo jeździć, albo wyprawiać pociągi na nastawni. Albo bilety sprawdzać, tak? Albo bilety sprawdzać, tak. To jest tak jest widzenie kolejarza, takie stereotypowe. Ja nie, ja się zajmuję telekomunikacją kolejową, zajmuję się systemami informacji pasażerskiej, czyli jak wchodzimy sobie na peron, to między innymi dzięki takim ludziom jak ja, wiemy, jaki pociąg wjeżdża na stację, albo jakim opóźnieniem on przyjedzie. Czyli dzięki tobie mamy ten paskudny syntezator mowy na Dworcu Wschodnim w Warszawie, który potrafiłby Pana Boga nawet wyprowadzić z równowagi. No to akurat nie dzięki mnie, ale znam ludzi, którzy maszali w tym palce. Znaczy z syntezatorami głosu to jest ciekawa sprawa, bo wydaje mi się, że nawet same polskie niekolejowe wiedzą o tym, że część tych syntezatorów no, nie ma dobrej jakości. Polskie Niekolejowe to jest spółka, która zarządza peronami w Polsce. I no, tak od strony pasażera peronami, bo oczywiście całą infrastrukturą kolejową poza dworcami właściwie się zajmuje. Niemniej, jakiś czas temu był organizowany przetarg na syntezator głosu, który ma być jednolity w całej Polsce. I rzeczywiście ten syntezator został skonstruowany, nagrany. Pani o przepięknym głosie go nagrała. W Warszawie go można usłyszeć na przykład na Warszawie Gdańskiej albo na Warszawie Targówek, na linii Grodziskiej też jest. No, jest to rzeczywiście postęp w stosunku do Warszawy Wschodniej niesamowity. No dobrze, a powiedz mi, w jaki sposób, kolokwialnie użyjmy skrótu myślowego, że jesteś kolejarzem, w jaki sposób w ogóle stałeś się kolejarzem? Co pchnęło ciebie, żeby pójść w tą stronę, na przykład studiować historię muzyki, teorię muzyki, albo nie wiem, inżynierię lądową, dajmy na to. To co u każdego, to jest przypadek. No, tak jak mówię, no, studiowałem na transporcie, bo mnie transport do pewnego stopnia jarał, interesował. Tylko że zawsze mi było bliżej tak do transportu drogowego, była taka specjalność sterowanie ruchem drogowym na tym wydziale, albo do sterowania ruchem lotniczym. Ale przejęliśmy koło na Wydziale Telekomunikacji w Transporcie. No i ludzi z tego koła wzięto do takiej jednostki, która była na Politechnice, która zajmowała się certyfikacją transportu kolejowego, ale transportu właśnie kolejowego. I to był ten przypadek, który zaważył. No jak już wszedłem w kolej, jak się wejdzie w kolej, to już nie ma odwrotu. Osoba, która raz zaczęła pracować na kolei albo zaczęła się interesować koleją, to już normalna nie będzie nigdy. Niestety tak to wygląda. No, jest coś w kolei takiego magicznego, przyciągającego, że nie odchodzi się od tego. Czyli jak to stare porzekadło polskie mówi, chodzenie po bagnie wciąga. Dokładnie tak. Z naciskiem na słowo bagno. No dobrze, kolej jest to sposób na jakieś hobby, także na życie, ale czy na przeżycie? Cóż, jeśli mówisz o zarobkach na kolei, to bywa z tym różnie.
dlatego ja pracuję w sektorze prywatnym, a nie w publicznym. A jeśli chodzi o przeżycie kolei, kolej jest niezbędna. Kolej jest czymś, takim środkiem transportu, który jest tak efektywny i tak sprawny i potrafi takie ilości ładunków i ludzi przewieźć na tak dalekie odległości w tak krótkim czasie, że właściwie każdy inny środek transportu nie umywa się do tego. Transport lotniczy może wygrywać czasem, ale nie wygrywa efektywnością taką energetyczną. Transport drogowy z kolei jest bardzo trudny do opanowania przez całą transport indywidualny, w związku z tym jest też nieprzewidywalny. Nie wiadomo, co się wydarzy na trasie, więc jest niepewny. Kolej jest pewna, jest szybka, jest sprawna, jest efektywna. Powiadają w kręgach muzycznych, że dobrym gitarzystą jest ten, który potrafi coś smutnego na banjo zagrać. A w waszej branży, czy dobrym kolejarzem jest ten, który drezyną potrafi machać? No to jest na pewno kolejarz, który zna się na robocie i wie, co to jest drezyna, bo nie wszyscy kolejarze to wiedzą. No to tak. No dobrze, moi drodzy, wrócimy do rozmowy z Błażejem za kilkanaście minut. Błażej jest fanem muzyki rockowej, głównie sceny niezależnej. Więc co może zaproponuję na początek? Kowalscy niech zagrają, The Smiths ze dwa utwory. What difference does it make, co to robi za różnicę? I I don't owe you anything, nic tobie nie zawdzięczam. No to co, grupa The Smiths, co? Bardzo ładnie. No to jedziemy. No dobrze, porozmawialiśmy sobie na wstępie, jak to się stało, że uruchomiłeś ten kanał, ile filmów zrobiłeś, jak w ogóle do tej profesji, do tego fachu trafiłeś. A powiedz mi, co tobie się podoba w naszych kolejach, co podoba się tobie w kolejach innych krajów, bo przed wejściem na antenę, żeśmy troszeczkę porozmawiali, zwiedziłeś kawałek świata. Co się tobie podoba w transporcie publicznym w innych krajach? Co byś u nas zmienił? Co cię wkurza u nas? To jest temat rzeka tak naprawdę, a jednocześnie jest bardzo trudno wyekstraktować tą jedną konkretną rzecz, którą można by zmienić. Z niektórych krajów można by brać na przykład częstotliwość kursowania pociągów, bo co 10 minut na liniach podmiejskich, podwarszawskich, dajmy na to, albo podkrakowskich, to nie jest żadna częstotliwość, to nie jest transport, który mógłby być jakimś świetnym aglomeracyjnym środkiem komunikacji. On jest aglomeracyjnym środkiem komunikacji, ludzie z niego korzystają, ale można to zrobić lepiej, można jeszcze więcej osób zachęcić do korzystania z kolei. No, nasza kolej ma trochę, polska kolej ma trochę zalet, no. Na przykład to, czym ja się zajmuję, czyli infrastruktura pasażerska, ta nowo budowana, jest naprawdę na świetnym poziomie, którego mogą zazdrościć nam różne kraje europejskie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. No ale z kolei na przykład przy podróży dalekobieżnych brakuje nam na kolei jednak tych trochę wyższych prędkości, tych linii kolejowych, które są stricte międzymiastowe, a nie takie lokalne, nie? Takie z przystankami co 5 km, dajmy na to, które jednak pociąg pośpieszny mija, ale no, dzieli te same tory z pociągiem, który na tych przystankach się zatrzymuje. No brakuje tego. Jedną taką właściwie linią kolejową w naszym kraju tak skonstruowaną to jest centralna magistrala kolejowa. No, korzystamy z niej właściwie przy każdej podróży na południe kraju, no, ale nie korzystamy z linii kolejowej numer 1, która biegnie właściwie równolegle, no bo czas podróży tą linią kolejową jest zupełnie inny, ma zupełnie inną geometrię ta linia kolejowa, zupełnie inną charakterystykę. No, tego brakuje, no takie TGV w naszym kraju by, no marzy się, nie? Marzy się. Tylko z drugiej strony można zadać pytanie, czy ono jest w ogóle potrzebne, czy w kraju, który powiedzmy jest takim europejskim średniakiem, jest taka super szybka kolej w ogóle potrzebna. Ja podejrzewam, że prędkości pociągów, gdybyśmy osiągali rzędu 200 km na godzinę, w zupełności by wystarczyło, żeby położyć największe miasta. A co tobie podoba się w innych krajach, powiedz? Tak, w innych krajach tak ogólnie, rozumiem, tak? Tak.
Odpowiem zaskakująco. Jak wyjeżdżam gdzieś na urlop, po dłuższym czasie trochę ckli mi się do naszego kraju. W sensie nawet w krajach, które na przykład uchodzą za takie super czyste i super świetnie utrzymane, jak się wraca, wysiada się z pociągu albo z samolotu w Warszawie, to jednak jest tak u nas trochę lepiej. Ale z drugiej strony ja bardzo lubię jeździć w miejsca właśnie tak, żeby poczuć się, że jak wracam do naszego kraju, to jest dobrze, to jest fajnie. Więc lubimy z żoną jeździć na wschód, na południe, Bałkany zwiedzać, Gruzja, te rejony, gdzie jest taki trochę większy luz, taki mniejszy pośpiech, takie chorwackie siedzenie sobie na plaży. Czasem może sobie rybę złowię, jak będę głodny. Byliśmy w zeszłe wakacje na takim kempingu, gdzie człowiek prowadził kemping, bo miał kawałek poletka w Chorwacji, na półwyspie Pelješac. No i właściwie spędzał tam sobie trochę czasu na tym kempingu. Jakąś tam toaletę naprawił. Potem wieczorkiem sobie poszedł pobiegać. Jakiś obiad to sobie coś tam złowił albo ugotował. Takie życie bez pośpiechu, bez żadnego gonienia za niczym. Bez stresu, tak. To jest coś naprawdę pięknego i fajnie tego doświadczyć przez jakiś czas, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że byłoby niezdrowe, więc ja lubię wracać do Polski właśnie z takiego rodzaju krajów i w innych krajach to lubię. No dobrze, a jak porównywałeś bardzo ogólnie, no tutaj dyplomata siebie wychodzi, czystość w pociągach, a powiedz mi, czy na przykład nie irytuje cię na przykład podejście, nie wiem, polskich konduktorów czy innych kolejarzy do tych podróży, których obsługują? Bo jak wejdziesz na przykład do austriackiego czy niemieckiego pociągu, to prawie, że ten konduktor cię wkłania, że wsiadłeś, a u nas burknie ci. No i jak ty to odbierasz? Nie chciałbym z tego robić jakiejś zależności, tak stereotypizować, tak uogólniać, ale rzeczywiście jest coś takiego, że szczególnie w tych bardziej połączeniach premium, takich kolejach dużych prędkości na zachodzie Europy, to podróżny jest gościem. Podróżny jest kimś, o kogo trzeba zadbać, jak w samolocie transatlantyckim dosłownie. U nas nie ma jeszcze tego podejścia, mam nadzieję, że to się zmieni, ale rzeczywiście można takie odczucie mieć po podróży polską koleją, szczególnie niższymi kategoriami pociągów. A podróżując słuchasz muzyki, prawda? Odpoczywasz. Twoje gusta już mniej więcej poznałem, bo mi opowiedziałeś, czego lubisz słuchać. A w jaki sposób jeszcze byś chciał się zrelaksować w czasie długiej podróży? Czego ci brakuje w naszych pociągach? Dobrego internetu i zasięgu telefonicznego. To jest problem. Miałem taką ostatnio śmieszną sytuację. Jechałem pociągiem złożonym z czeskich wagonów. Poszedłem do Warsu. Aż do Warsu. Do czesko-drachowego Warsu, bo to przecież obsługa była czeska. Wchodzę do wagonu. Mówię, dzień dobry. Odpowiada mi pani za ladą, ahoj. Mówię, już będzie zabawnie. No, poproszę 2 seven daysy. Prosi, daję. No i chcę zapłacić kartą. No nie mogę zapłacić kartą, bo nie ma zasięgu. Także takie, powiedzmy, nowotechnologiczne aspekty, ale to chyba dotyczy po prostu pozamiastowych rubieży w naszym kraju. Nie tak dawno wracałem pociągiem relacji Budapeszt-Warszawa i bilet łączy z sypialnym miejscem kosztował 72 euro, a na tą samą relację z powrotem z Warszawy bez żadnej rezerwacji 110 euro kosztuje. Czym to może wyjaśnić tak ogromną dysproporcję? Właśnie to jest taka ciekawostka, że bilety sprzedawane przez PKP Intercity na pociągi międzynarodowe są zazwyczaj droższe niż w drugą stronę, niż przez innego przewoźnika. Czasem na przykład, jeżeli się jedzie za granicę, to się opłaca, no już dajmy na to do Pragi, jak już, no, już byliśmy w temacie czeskich kolei, to kupić właśnie na stronie czeskich Drach bilet na ten sam pociąg. Moment, ja tylko doprecyzuję. Czeskie Drachy to jest czeski przewoźnik, odpowiednik naszych PKP, czy czeskie Drachy. Tak, dokładnie tak. No, nie wiem, z czego to wynika. W biletach
krajowych, jakby ta taryfa jest bardzo ściśle określona i jaki sposób to działa, całe progowanie cen biletów jest jasne. Kiedyś, wcześniej, była taryfa, która nazywa się wcześniej, czyli im dalej od daty wyjazdu kupowało się bilet na pociąg, tym on był tańszy. Czyli załóżmy minus 15 dni do daty wyjazdu, był kolejny próg, minus 30, minus 45 dni, tak samo. Teraz trochę to uogólniono, chciano wprowadzić system typu Deutsche Bahn, czyli Deutsche Bahn to jest z kolei niemiecki przewoźnik. Tam bilet zależy od napełnienia pociągu. Pozwól, że jeszcze ci wejdę w słowo. Deutsche Bahn, drodzy słuchacze, ma w Polsce przewoźnika, który się nazywa Arriva. Jak macie pociągi Arrivy czy autobusy Arrivy, to jest Niemiec, Deutsche Bahn. Tak, to jest jedna ze spółek podległych Deutsche Bahn. I w tym momencie kupowanie biletów dalekobieżnych w pociągach, które no, w PKP Intercity nie są zryczałtowane cenowo, tak jak w kolejach mazowieckich czy w innych przewoźnikach takich aglomeracyjnych, regionalnych, lokalnych. Tutaj im mniejsze jest napełnienie pociągu, tym tańszy powinien być bilet. I to na początku rzeczywiście działało, w sensie tych biletów było naprawdę dużo tanio. To było wprowadzone gdzieś w marcu, w kwietniu tego roku, jakoś w pierwszej połowie tego roku na pewno. I nagle w okolicach wakacji, gdy wszyscy rzucili się na pociągi, bo nad morze jedziemy, bo jedziemy w góry, bo tanie bilety były przecież, to nagle te bilety się skończyły i nie do końca wiadomo, co na tym stało. Ceny bazowe pojawiały się właściwie nawet na pociągi, które były dosyć puste. W tym momencie PKP Intercity się reklamuje, że jest milion tanich biletów, że znowu rzucili, tak jak mięso w PRL-u, tanią pulę biletów. No, ale tak jak mówię, w przewozach międzynarodowych te zasady są takie trochę inne niż w przewozach krajowych. W przewozach krajowych bardzo łatwo można je zdefiniować, bo to jest jasno rozpisane, to można sobie przeczytać i to zrozumieć. Jak rozumiem, dużo czasu spędzasz zawodowo, a także prywatnie podróżując koleją. Co według ciebie jest takiego ciekawego w polskich kolejach, takiego niezwykłego, co warto byłoby pokazać turystom z zagranicy? Coś zaskakującego, coś, czego nie ma gdzie indziej. To też jest trudne pytanie, muszę ci powiedzieć. Co jest zaskakującego w polskiej kolei? Polska kolej zaczyna się robić taka trochę homogeniczna w stosunku do reszty Europy. Taka jest bardzo podobna do innych kolei, więc no nie można powiedzieć, że nie wiem, można coś przejazd pociągiem z Warszawy do Krakowa będzie czymś specyficznym, ale jeżeli ja bym miał znajomych z zagranicy, których musiałbym pokazać coś na kolei, na pewno bym mi zaprowadził do Wolsztyna. Tam jest, bo to jest ostatnia w Europie czynna parowozownia. I parowozy, które są w tej parowozowni zdeponowane, to są żywe parowozy. One nadal są utrzymywane w ruchu, liniowym ruchu. W tej chwili bodaj z Wolsztyna do Leszna obsługują część pociągów. Część pociągów jest normalnie realizowana zwykłym pociągiem osobowym, nie? A część pociągów jest po prostu ciągnionych przez lokomotywę parową. To jest jeszcze wagony takie, powiedzmy, ciutkę starsze. Stylizowane, tak? No, one nie są stylizowane. To znaczy z tamtych czasów. Z tamtych czasów, tak. No, takie powiedzmy są, no nie 20-letnie, tylko 50. No, taki zakres powiedzmy. To jest przeżycie, którego ja nie przeżyłem, bo nie jechałem tym pociągiem konkretnym, ale z doświadczenia innych wiem, że jest to coś magicznego i specyficznego i niestety coś, co już niedługo będziemy mogli przeżyć jedynie na jakichś zlotach, festynach albo takich rocznicach działania jakichś kolejek. No niestety, trakcja parowa umiera, więc to jest ostatni taki pociąg. W Austrii czy w Niemczech od czasu do czasu na niektórych liniach jeżdżą kursowe w sezonie letnim. Tak, ale tak jak mówię, to jest okazjonalne. Taki jakiś event albo jakaś specjalna uroczystość. No. Oglądając jeden z twoich filmów, wpadł mi w oko na YouTubie film, który nakręcił prawdopodobnie Anglik, właśnie z przejażdżki z Wolsztyna do Leszna, i ten autor tego filmu bardzo się zachwycał podróżą parowym pociągiem, że nawdychał się dymu. O, jakie to piękne, jakie cudowne. No. No, pierwsi pasażerowie, którzy jechali tą lokomotywą Stephensona
no to podobno podobnież wyglądali jak jakieś czarcie pomioty, cali w sadzy i osmaleni, nie? Od tego dymu, który wychodził z lokomotywy. No, w obecnych wagonach tego nie ma, no chyba że się bardzo mocno wychylimy, wtedy poczujemy ten zapach. Tak, tego zapaszku już nie ma, a czego byś nie chciał pokazać się zagranicznym turystom w naszym kraju, w naszym świecie kolejowym? W Warszawie Śródmieście. Tylko w Warszawie Śródmieście? Nie. Chodzi mi o... Są takie miejsca na polskiej kolei od strony pasażerskiej, które zatrzymały się w czasie nie tylko tak od strony służenia podróżnym, od strony jakości tej infrastruktury, ale też od strony czystości, zapachu. No, są miejsca w naszym kraju, gdzie ja prywatnie na przykład nie lubię wsiadać do pociągu, nie lubię wysiadać, wolę pojechać jedną stację dalej, jeżeli mam taką opcję, dalej na przykład dojechać tramwajem czy autobusem w swoje miejsce docelowe, bo po prostu nie jest przyjemnym korzystanie z niektórych miejsc. A co powiesz o tym projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i połączenie tego portu lotniczego w Baranowie między Łodzią a Warszawą właśnie kolejami, liniami kolejowymi, czy to nowo budowanymi, czy też tymi rewitalizowanymi, bo część linii kolejowych zwyczajnie zamordowano. I teraz próbują to odbudować. No takim mi przykładem, jako że jestem człowiekiem niejako z Podlasia, była taka linia kolejowa pomiędzy Siedlcami, Sokołowem Podlaskim a Małkinią, która została totalnie rozebrana, a teraz chcą ją od nowa odbudować. I ta linia została tuż przed zamknięciem, ile? 2-3 lata przed rozebraniem, totalnie wyremontowana. I gdzie tu sens i logika? To są cztery kwestie, które powiedziałeś, to są bardzo cztery ciekawe kwestie, więc pozwól, że na wszystkie odpowiem. Więc tak, co uważam o CPK-u, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym? Ja jestem w tej, wydaje mi się, że mniejszości, która uważa, że to jest inwestycja potrzebna. To jest inwestycja, może samo lotnisko aż tak bardzo potrzebne nie jest, bo my nie jesteśmy krajem, który lata dużo i przede wszystkim nie mamy linii lotniczej, która mogłaby być takim hubem, która by dowoziła podróżnych, załóżmy z centralnej i wschodniej Europy do tego lotniska, żeby potem rozwieźć na cały świat kolejnymi samolotami. No, polskie linie lotnicze, LOT nie są taką linią lotniczą niestety, więc budowa CPK-u może się okazać czymś nietrafionym, ale razem z CPK-iem jest ten także komponent kolejowy i komponent drogowy także, które ja uważam, że powiedzmy jako taki gratis, taka przybudówka do CPK-u są po prostu niebotycznie potrzebne. Sam komponent kolejowy to nie jest tylko rewitalizacja starych linii kolejowych, ale budowa także nowych, od zera. Coś, co właściwie w Polsce od czasu Centralnej Magistrali Kolejowej się nie wydarzyło, czyli od lat powiedzmy późnych 70. Od 73 zaczęli budować CMK. Tak, no, skończyli pod koniec 70, więc tak, no. Właściwie jedyną linią kolejową nowo wbudowaną w kraju od tego czasu, na której jeżdżą pociągi pasażerskie i tak regularnie jeżdżą, nie okazjonalnie w tym stylu, to jest ta mała łącznica do lotniska Chopina w Warszawie. To jest raptem 2 km torów, nie? Więc budowa nowych linii kolejowych, szczególnie w obliczu tego trzeciego aspektu twojego pytania, czyli zaorania starych linii kolejowych, które były w tak zwanym ostrym cięciu pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. realizowane, to jest bardzo potrzebna sprawa. Mamy w Polsce jeden z wyższych współczynników posiadania samochodów na 1000 mieszkańców. Ta statystyka podawana wszędzie przez Unię Europejską, przez wszelkie magazyny motoryzacyjne nie jest do końca prawdą, bo my w CEPiK-u, czyli w tej centralnej ewidencji, mamy kilka milionów tak zwanych martwych dusz, czyli pojazdów, które tak naprawdę nie istnieją, bo albo gniją gdzieś na jakimś podwórku, albo już zostały dawno na żyletki pocięte, tylko nie zostały wyrejestrowane. Więc ten współczynnik nadal nie jest aż taki wysoki, bo razem z tymi martwymi duszami my jesteśmy trzecim krajem na świecie pod tym względem, po Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i jeszcze tam jest kilka małych krajów typu San Marino albo jakiś Liechtenstein, coś w tym stylu, no ale z tych dużych, takich pełnoprawnych krajów,
z dużych krajów, to jesteśmy trzecim krajem na świecie. Jak wykreślimy te martwe dusze, no to jesteśmy w czołówce Europy. No, także nadal to jest bardzo wysoki wynik. A ta liczba samochodów wynika z tego, że do pewnego stopnia poza dużymi miastami w Polsce samochód jest czymś niezbędnym, żeby poruszać się. Przez to, między innymi, że my zaoraliśmy połączenia kolejowe, że upadają PKS-y, no niestety, samochód staje się jedynym oknem na świat dla osoby, która mieszka na mazowieckiej wsi, załóżmy. No niestety, tego się nie przeskoczy, chyba że będziemy inwestować i budować nowe linie kolejowe, nowe połączenia komunikacyjne, nie tylko kolejowe, także drogowe, żeby to, no, takie jest piękne sformułowanie, wykluczenie komunikacyjne niwelować. A czwarta kwestia, którą mówiłeś, czyli linia kolejowa Sokołowa do Małkini, ona jest uwzględniona, o ile mnie pamięć nie myli, w takim programie, który nazywa się Kolej Plus. Jego zamiarem jest właśnie likwidowanie tego wykluczenia komunikacyjnego poprzez budowę lub remont, rewitalizację starych linii kolejowych. No i ten projekt był zgłoszony, żeby z Sokołowa do Małkini tą linię przywrócić. Tylko problem jest taki, którego nikt nie wziął pod uwagę, że od Małkini do Kosowa Lackiego, czyli jakąś 1/3, no, jak nie połowę drogi, w poślawie starej linii kolejowej wbudowano nową drogę wojewódzką. Zgadza się, bardzo fajną, bardzo wygodną tą drogę. Ona jest naprawdę wspaniała. Tylko że... planowano w tym całym programie wbudować tą linię kolejową, odtworzyć ją, nie? Tylko że już jej nie ma. No właśnie, problem akurat z tym projektem jest taki, że no, nikt się nie wybrał chyba w teren. A przed mikrofonami Błażej Dykunow oraz wasz ulubiony ciąg dalszy, profesor Chris, profesor od wszystkiego i do niczego. Rozmawialiśmy kilka minut wcześniej o zaoranej linii kolejowej, która była, przebiegała bardzo ciekawymi terenami. Od Sokołowa Podlaskiego po Małkinie, przez Treblinkę. No, Treblinka nam się bardzo negatywnie kojarzy, no, ale przebiegała tamtędy. Droga została w śladzie starego szlaku kolejowego, wybudowano piękną wojewódzką drogę i nie ma tam miejsca na linię kolejową. Ale takich miejsc jest wiele, prawda? W Polsce. I teraz pytanie takie. Jak ty to widzisz? Czy jest sens? Bo na przykład Niemcy twierdzą tak, że tam, gdzie jest kolej, tam jest Wirtschaft, tam jest gospodarka, tam jest życie. I ja poniekąd się z nimi zgadzam, że tam, gdzie można dojechać, czy pociągiem towarowym, czy osobowym, obojętnie, najlepiej jednym i drugim, to życie gospodarcze kwitnie, tam jest zupełnie inne podejście do spraw, aniżeli tylko tam, gdzie jest transport drogowy. Oczywiście, że tak. Tylko że z Niemcami to należy rozpatrywać też trochę inaczej. Trzeba spojrzeć na przykład, jak gęstą sieć kolejową oni mają. Przecież to dobrze widać na przykład na mapie sieci kolejowej, nawet i teraz, ale szczególnie przed tym ostrym cięciem z lat 90. 2000. Widać, jak gęstą sieć kolejową Pomogę ci. Tak. Jak popatrzymy na współczesną naszą mapę Polski, to widać bardzo wyraźnie, gdzie był zabór rosyjski, gdzie był zabór austriacki, gdzie był niemiecki. Dokładnie tak. Dokładnie tam, gdzie był car, linii kolejowych jest kilka. To jest Lubelszczyzna, Podlasie, Białostoczyzna, Suwalszczyzna. Tam praktycznie tego nie ma, bardzo mało. Tam, gdzie był Prusak, gdzie był Austriak. Tak, do każdego jednego miasteczka jest. Prawie wszędzie docierała kolej. To, że nie dociera teraz, to jest inna sprawa, ale prawie wszędzie każde miasteczko powiatowe, prawie każda wieś miała lepsze lub gorsze, ale miała połączenie kolejowe. Więc to ich podejście do kolei wynika też z tego, co im XIX wiek przyniósł, bo oni tą kolej mają od zawsze. U nas to trochę inaczej wygląda. Tak jak mówiłem, no, mamy te różne programy, które, na przykład Kolej Plus, które ma odtworzyć część tej siatki kolejowej, którą sami sobie zabraliśmy. No ale budujemy ją w sposób bardzo nieprzemyślany, zupełnie inaczej niż Niemcy mają. Niemcy mają tą kolej często wchodzącą do centrów miast. Miasto rośnie wokół stacji kolejowej. Stacja kolejowa jest centrum miejscowości. Przynajmniej teraz. Austriacy podobnie, oczywiście, że tak. A my na przykład chcemy zbudować linię kolejową z Zegrza, czyli na północ od Warszawy, do Przasnysza, czyli już bardzo północne Mazowsze, która będzie omijała miasta.
przez na przykład Serock, Kmaków Mazowiecki i kończąc się w ślepo tak naprawdę w Przesnyszu, ona będzie kilka kilometrów od centrum miasta. Nie ma gwarancji, że będzie tam żaden dojazd. I czy taka kolej w ogóle zmieni coś w sposobie podróży danego podróżnego do miejsca docelowego? Szczerze, nie wydaje mi się. No bo co, pieszo będzie 5 km szedł do stacji kolejowej, a jak już ma samochód, to pewnie samochodem dojedzie. Podobna sytuacja jest ze stacją Siemiatycze, prawda? Tak, tylko tam wynika to z czego innego, bo stacje, które były budowane w zaborze rosyjskim, były budowane poza miastami czasem z powodów obronności. Ale i Ryki też mają taką podobną sytuację. Dokładnie, Garwolin tak samo. Tak. Przecież taka anegdotka jest, że podobno PKS Garwolin w ogóle funkcjonuje i jego sprawność finansowa wynika między innymi z tego, że ludzie muszą PKS-em dojeżdżać do stacji kolejowej, która nie jest w Garwolinie, a nazywa się Garwolin. No ale chodziło o do pewnego stopnia obronność, żeby pociągiem nie można było wjechać do centrum miasta. No taka stacja w Siemiatyczach, ona znajduje się dobre kilka kilometrów od miasta, no to od strony wojskowości, to na co ona jest potrzebna? W sensie w czasie wojny ona w żaden sposób nie wpłynie na obronę danego miasta. A z kolei Prusacy myśleli inaczej. Oni chcieli, żeby kolej wspomagała przemysł. Tego przemysłu nie było aż tyle na ziemiach zaboru rosyjskiego, więc i sposób, w jaki budowano kolej, także się różnił. A powiedz mi, są różne teorie na to. Skąd wzięła się różnica pomiędzy torem, szerokością toru europejskiego, a tego szerokotorowego, który jest w dawnej Rosji, w Związku Radzieckim i krajach pocarskich? Słyszałem kilka anegdot na ten temat, może ty jako specjalista opowiesz. Ja znam taki dowcip, tylko że nie ma godziny 23, więc nie mogę go opowiedzieć. W każdym razie przychodzi... Możesz go opowiedzieć w inny sposób. Tak, ocenzuruję. Że przychodzi główny inżynier budowy pierwszej linii kolejowej w Rosji na terenach carskich, linii z Petersburga do Moskwy, no i przychodzi do cara i się pyta: carze, ale budujemy tor normalny czy jakiś szerszy? No a tak car myśli, drapie się po głowie i mówi: ale po co szerszy? Tylko tutaj trzeba wstawić pewien organ ciała mężczyzny. No i o ten organ zrobili szersze. No właśnie, tą anegdotę kiedyś słyszałem. Szczerze, to wynika po prostu z logiki. Znaczy, ja nie wiem, czy to, co ja teraz powiem, jest zgodne z prawdą historyczną, ale na początkach kolejnictwa takiego zorganizowanego, czyli w XIX wieku, były różne pomysły na kolej. Niektórzy wymyślali, a może by zrobić taką kolej na jednym torze, tylko jakiś żyroskop w pociągu i żeby to jechało, albo może trzeba zrobić kolej wyniesioną i tak, żeby pociąg te tory dwa miał, ale nie pod kątem prostym do ziemi, tylko równolegle do ziemi. No naprawdę były różne pomysły. No i jednym z pomysłów było to, żeby różne rozstawy, stąd mamy też koleje wąskotorowe przecież. Koleje wąskotorowe, czyli te, które mają tam poniżej rozstawu normalnego 1400 mm z hakiem. Tutaj rozstaw rosyjski mówimy o 1520 mm. No, taki mieli pomysł, tak wybudowali. Teraz i przez w sumie ostatnie, no, od czasu II wojny światowej, oni na tym do pewnego stopnia wojskowo zyskują, bo nie można... Bo większe można ładunki przewieźć. No, nie, akurat nie o tym chciałem, ale to się akurat zgadza, tak. Oni zyskują na tym w ten sposób, że tabor kolejowy europejski w żaden sposób nie może wjechać na tory rosyjskie, bo one są szersze. Pociąg po prostu nie przejedzie. Co to skutkuje? No tym, że pociągi wojskowe, transporty na przykład żołnierzy wojska są dużo bardziej utrudnione, bo nie można korzystać z sieci kolejowej. No to są takie małe niuansiki, które właśnie wpływają. A to co mówiłeś, że można większe tonaże przewozić. No w gruncie rzeczy to się zgadza. No, szersze tory pozwalają na przykład na tej samej długości pociągu zmieścić więcej podróżnych, bo przecież wtedy można po 6 podróżnych w rzędzie mieścić, a nie tylko 4, tak jak jest u nas. Do rozmowy za chwilkę wrócimy. Z gatunku, który ty lubisz, indie rock, Aztec Camera. O, okej. Somewhere in my heart. A potem wracamy do rozmowy. No tak,
przypominam naszym słuchaczom i słuchawkom, Błażej Dikunow zechciał odwiedzić nasze skromne radiowe progi. Jeszcze chwilkę porozmawiamy. Powiedz, Błażej, czy według ciebie jest jakaś szansa, że ta kolej w małych miejscowościach odrodzi się, czy to tylko szumne zapowiedzi naszych ministrów, którzy no, różnie można oceniać ich działania? Ja na zapewnienia polityków już się nauczyłem brać pewną poprawkę, szczególnie jeśli chodzi o zakresy infrastruktury. Niemniej, należy brać pod uwagę, że u nas w wielu miejscowościach ta kolej jest. No, na przykład mówi się, że największym miastem w Polsce, do którego nie dojeżdża pociąg, jest Łomża. No okej, rzeczywiście, pociąg tam nie dojeżdża, ale tory rzeczywiście są, linia kolejowa jest wytyczona, więc... No ja pamiętam jeszcze pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej do Łomży przez Ostrołękę był. Dokładnie. Więc w wielu miejscach tą kolej można odtworzyć. Słyszałem jakiś czas temu... Przepraszam, skoryguję cię. Największe miasto, gdzie pociąg nie dociera, a docierał, Jastrzębie-Zdrój. A to prawda. Rzeczywiście, tam tak. Masz rację. Jastrzębie-Zdrój jest większy od Łomży. No dobrze, no to drugim największym miastem, do którego nie dojeżdża pociąg, jest Łomża. Słyszałem taki komentarz jakiś czas temu, że kolej jest czymś publicznym. W związku z tym, jeżeli to jest publiczne, to nie musi się opłacać. Kolej powinna mieć taki aspekt celowy, taki aspekt, który ma służyć mieszkańcom, służyć obywatelom. Ona nie musi na siebie zarabiać, w związku z tym nie należy patrzeć od strony takiej czysto finansowej, czy wytyczenie nowej trasy kolejowej w dane miejsce, bo odtworzenie starej trasy kolejowej w dane miejsce się będzie nam opłacało. Ono pewnie nie będzie się opłacało. W ramach tej Kolei Plus będzie budowana linia kolejowa z Turka do Konina. Ktoś wyliczył, że ona za jakieś 2,5 tysiąca lat się zwróci. W ogóle jakieś niewyobrażalne daty, nie? Nie wiem, czy w ogóle nasza cywilizacja będzie wtedy. Chodzi o to, że kolej nie musi na siebie zarabiać. Ona ma służyć mieszkańcom, ona płacimy na nią podatki, nie? Co by nie było. Powolutku kończąc naszą rozmowę, powiedz mi, czy jest jakaś linia kolejowa albo jakaś kolej w ogóle, którą chciałbyś się przejechać, a którą jeszcze nie jechałeś? Bo ja przykładowo, mimo że byłem w Albanii, to chciałem... Zwierzyna. Chciałem się przejechać linią kolejową z Tirany do Duresz, no ale nie udało mi się. No to by była bardzo długa wycieczka, bo z tego co pamiętam, to średnia prędkość pociągu w Albanii to jest w zakresie 20 km na godzinę. Czy jakaś linia kolejowa, którą bardzo bym chciał się przejechać? No, kolej transsyberyjską już mam zaliczoną. To jest taki z tak zwanego bucket listu, wykreślony już. Bardzo mi ciekawi taka linia kolejowa, dosyć nietypowo powiem, ona Brightline się nazywa, jest na Florydzie, to jest nowo budowana linia kolejowa w okolicach Miami ona jeździ. Ona się charakteryzuje tym, że przecina, jako że jest to nowa infrastruktura w kraju, który jest podporządkowany samochodom, przecina bardzo wiele skrzyżowań w poziomie gruntu. I na nie zdarzają się bardzo często wypadki kolejowe. I ja bym chciał po prostu zobaczyć, w jaki sposób to wygląda. Taka trochę, powiedzmy, dziwna fantazja, można powiedzieć, ale mnie bardzo ciekawi ten aspekt, że można wybudować w kraju nawet, który jest, no, który w ogóle o transporcie publicznym nie myśli w żaden sposób. No, może poza jakimiś większymi miastami typu Nowy Jork albo jakiś Waszyngton. Można wybudować nową linię kolejową od zera i starać się na nie zarabiać, bo to jest prywatna inicjatywa. To jest taki... No, zrobiłbym o tym odcinek, niewątpliwie. To bardzo prosimy, żebyś taki odcinek zrobił. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że odwiedziłeś nasze studio, że na żywo chciałeś się tutaj ze mną pogadać i podzielić się swoimi myślami, przemyśleniami ze słuchaczami i słuchawkami Radia Rock Reactor na kanale Rock Reactor oraz Free Channel. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jedna piosenka, jeszcze jeden utwór związany z kolejnictwem System of Mercy Train, czyli...